Włącz i zostań z nami. Donald Trump został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla 2021 roku za doprowadzenie do historycznego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Propozycję złożył norweski poseł, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Christian Tybring-Gjedde. Nominowałem prezydenta Trumpa, ponieważ jego wysiłki umożliwiły zawarcie porozumienia pokojowego między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Dał przykład rozwoju na Bliskim Wschodzie i miejmy nadzieję, że dzięki temu inne narody także dołączą do porozumienia. Mohammed bin Zayed ogłosili historyczne porozumienie pokojowe, które stworzy między nimi wcześniej nieosiągalne możliwości. Religious opportunities between the two. There's so many things that we... I w niedzielę nie sposób tego koordynować przez Telegram, ale i tak ludzie koordynują się w swoich czatach, w sieciach społecznościowych. Powstała cała sieć takich czatów w dzielnicach i ludzie wychodzą pod swoje domy, na swoje podwórka i razem idą na miejsce zbiórki, które jest ogłaszane przez organizatorów manifestacji. W tej chwili króluje w koordynowaniu tych protestów białoruski bloger, który mieszka w Warszawie, i jego Stepan Swietłow i jego kanał Nexta jest właściwie głównym koordynatorem protestu. Chcieli manifestować przeciwko manifestacji środowisk narodowych byli m.in. działacze Gdańskiego Komitetu Obrony Demokracji. Przestrzegamy wszystkich przed tym, że odradzający się nacjonalizm to jest to, co naprawdę, z czym powinniśmy walczyć, powinniśmy się temu przeciwstawiać. Wcześniej do gdańskiego ratusza wpłynęło kilka pism od organizacji, które chciały zablokować manifestację młodzieży wszechpolskiej. Kiedy my chcemy manifestować przywiązanie do rodziny, przywiązanie do tradycyjnych wartości, to nagle komuś to przeszkadza. Skoro te środowiska są takie tolerancyjne, to powinno to nie przeszkadzać im, że ktoś manifestuje jakieś odrębne zdanie. Gdański ratusz dał jednak zielone światło wszystkim, którzy chcieli tu dziś protestować. Prezydent miasta Gdańska przyjmuje zgłoszenie, przyjmuje do wiadomości, że w danym miejscu manifestacja jest organizowana. Zgodnie z przepisami przyjmuje, ale nie ma możliwości wydania decyzji odmowy. Nic nie stanęło też na drodze manifestacji, która choć nieliczna, na jakiś czas zablokowała w sobotnie popołudnie kilka głównych ulic w Warszawie. Protest zgromadził nie tylko osoby manifestujące pod symbolami LGBT, ale też przedstawicieli środowisk określających się jako libertariańskie, występujących tu z różnymi postulatami. Jedną z propozycji podawanych w postulatach tutaj marszu jest to, parady raczej, żeby usunąć pojęcie płci z dokumentacji, tak żeby ta prosta literka M, prosta literka K nie powodowała, że nasze życie już w tym momencie jest zapisane. Wolność to jest potęga! Warszawska manifestacja nie natknęła się na żadne kontrmanifestacje, dlatego było tu o wiele spokojniej niż w Gdańsku. Bardzo tylko proszę nie prowokować. Gdzie nie obyło się bez potyczek, na szczęście słownych. Tylko tyle i powodzenia, dziękuję. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.